Przerażający huk, prawie połowa domu zburzona. To zdarzyło się w czwartek, 3 kwietnia rano we wsi Kadłub pod Wieluniem. 60-letni właściciel domu przeżył tylko cudem. Była godzina 7:30, kiedy mężczyzna zapalał gaz pod kuchenką, aby ugotować wodę na herbatę. Straszny huk, duży bardzo. Spojrzałem się przez okno, no i patrzę, nie ma u sąsiada ściany, więc pobiegłem na miejsce, no wyciągnąłem go z domu, no i zadzwoniłem po policję, pogotowie. Najprawdopodobniej ta pierwsza pomoc uratowała życie ofierze wybuchu. Jak go zobaczyłem, generalnie cały poparzony, skóra mu schodziła z całego ciała, całe ubranie rozdarte w strzępy. No ciężki stan, naprawdę. Mężczyzna był przytomny i w takim stanie trafił do szpitala w Wieluniu. Okazało się, że obrażenia są poważne. Poparzeniom uległo około 30% jego ciała. Rannego przewieziono śmigłowcem do specjalistycznego szpitala w Siemianowicach Śląskich. Tymczasem 3 zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Wielunia porządkowały miejsce wybuchu i próbowały ustalić jego przyczynę. Ten gaz gdzieś musiał się zgromadzić, butle całe, na pewno gdzieś była jakaś nieszczelność, ten gaz się musiał zgromadzić, no i doszło do wybuchu. Dochodzenie w sprawie wyjaśnienia przyczyn wybuchu prowadzi policja z Wielunia.